Cześć, dzień dobry, Baryścigacz.pl i dziś o Yamaha R3, o 300. To jest moja ulubiona R-ka, zaraz po R1, a o tym, dlaczego jest ulubiona, to za chwilę. Najwięcej zmian tutaj na pokładzie R3 w roku 2019 się pojawiło. Mamy rok 2020. Dlaczego więc chcę rozmawiać z Wami o R3 i dlaczego chcę Wam ją pokazywać? Ano dlatego, że uważam, że jest to motocykl wciąż niedoceniony. Widuję R3 na mieście i na różnych torach w całej Polsce, ale uważam, że wciąż jest ich za mało w stosunku do potencjału, jaki oferuje ten motocykl. W roku 2019 zupełnie przestylizowano R3. Pojawił się tutaj też nowy wyświetlacz, nowa przednia lampa, już w pełni LED-owa. Zmieniono rozkład masy, ale tak naprawdę największą zmianą na pokładzie tego motocykla, którą można zobaczyć już na pierwszy rzut oka, pod warunkiem, że będzie to wprawne oko, jest ten przedni widelec. W 2019 roku R3 dostała wreszcie upside-downa, co bardzo mnie ucieszyło. Silnikowo nic się tutaj nie zmieniło. Wciąż mamy tutaj dwucylindrową 300 o mocy 42 koni mechanicznych. Wydaje Wam się, że mało? No tak, bo jak wiecie, że supersporty mają około 200 koni, to 42 nie wydaje się tak dużo. Ale to wystarcza, żeby przy tej masie własnej, a R3 w stanie gotowym jazdy waży 169 kg, rozpędzać się od zera do setki w około 5,5 sekundy. Jak porównacie sobie to do samochodów, no to okazuje się, że mamy całkiem niezły wynik. Prędkość maksymalna tego motocykla to jest około 180 km na godzinę. Przy czym powyżej 160 trzeba już uzbroić się w cierpliwość. Mamy zatem lekki motocykl sportowy w średniej kategorii pojemnościowej. No i pytanie, dla kogo i do czego w ogóle ma być taki sprzęt? Otóż R3 to jest motocykl, który ma dwa oblicza. To pierwsze oblicze to jest takie oblicze użytkowe, do jazdy, na co dzień, po mieście, gdzieś tam trochę poza miastem, ogólnie do takiego używania cywilnego, bym to powiedział. Drugie oblicze to jest to oblicze sportowe, czyli do trenowania, upalania gdzieś tam na torach, raczej tych wolniejszych, bardziej technicznych torach, nie takich jak Tor Poznań czy Brno, bardziej Łódź, bardziej Tor Modlin czy Słomczyn. Oczywiście te dwa oblicza mogą się łączyć i ze sobą przeplatać i wtedy jest absolutnie najlepiej. No i mając na uwadze te dwa oblicza, będziemy w ten sposób dokładnie jeździć tym motocyklem i będziemy Wam go pokazywać w takich właśnie dwóch jego naturalnych środowiskach. To może dwa słowa o tym pierwszym obliczu, czyli o tym obliczu użytkowym. To jest bardzo ciekawa rzecz, otóż pozycja na tym motocyklu, chociaż na pierwszy rzut oka, no rasowy ścigacz, stylistycznie mocno nawiązuje do R6 czy do R1, do tych typowo sportowych swoich braci, ale kiedy siadacie za kierownicą, to okazuje się, że nie siedzicie tutaj w spartańskiej pozycji jak na rasowym ścigaczu, takim na torze wyścigowym, tylko jest tutaj naprawdę zaskakująco wygodnie. Jest całkiem dużo miejsca, siedzimy w pozycji całkiem wyprostowanej, dopóki nie zaczniemy się tutaj chować za owiewką i możemy tym motocyklem naprawdę wygodnie jeździć. Wydaje mi się, że do jeżdżenia po mieście, pomiędzy samochodami, to jeżeli już chcecie sportowo wyglądającą Yamahę, to ze wszystkich R-ek to właśnie R3 ma najwięcej sensu. Jak porównam ją nawet do R125, do mniejszej, znacznie słabszej sportowej Yamahy, no to tamta pozycja jest znacznie bardziej radykalna, sportowa. Tam siedzimy, prawie leżymy. Jesteśmy bardziej pochyleni do przodu. Tutaj jest znacznie bardziej neutralnie. Poza tym to siodło jest bardzo nisko usytuowane, więc osoby niewysokie nie będą mieć problemu. No ja mając ponad 1,80 m wzrostu, no to już w ogóle podpieram się całymi stopami. Mam jeszcze mocno zgięte nogi, więc tutaj naprawdę niewysokie nawet osoby będą bez problemu całymi stopami dosięgać do ziemi. Myślę, że nawet mając poniżej 1,70 m bez większego problemu. I ta pozycja jest tutaj taką pierwszą zaskakującą rzeczą, na którą zwracacie uwagę, kiedy siadacie za kierownicą i spodziewacie się czegoś bardziej sportowego. Ta
nisko usytuowana kanapa, niska masa własna i dziecinna wręcz łatwość prowadzenia R3 sprawiają, że jest to motocykl, który stał się ulubieńcem dla drobnych, delikatnych kobiet. Pozdrawiam tutaj dwie koleżanki, które w tym roku stały się szczęśliwymi posiadaczkami takiej właśnie R3. No i rzeczywiście, kiedy porównamy jej masę do R6 czy R1, to okazuje się, że jest to motocykl bajecznie prosty w obsłudze, bajecznie prosty w prowadzeniu i bardzo fajny do tego, żeby postawić pierwsze kroki na torze wyścigowym, ale do tego drugiego sportowego oblicza to za chwileczkę przejdziemy. Na razie jeszcze o użytkowych tematach. Wiecie, jak to jest z tym średnim spalaniem, prawda? Zazwyczaj jest tak, że producenci podają w katalogu jakąś wartość i w praktyce do tej wartości trzeba sobie doliczyć jakieś pół litra na 100 km. Tutaj w R3 jest odwrotnie. Yamaha deklaruje 3,8 litra. A ja przy dynamicznej jeździe po Warszawie osiągnąłem 3,7 litra, czyli mniej niż deklaracja producenta. Na ogół ta deklaracja to jest minimalne spalanie, jak widać tutaj można osiągnąć niższy wynik. Jako ciekawostkę sprawdziłem też zużycie paliwa na torze i to był wolny, ciasny, techniczny tor modling, gdzie zazwyczaj to była dwójka wykręcona prawie do odcinki, na chwilkę trójka, mocne hamowanie, znowu dwójka do odcinki i tak w kółko, no więc naprawdę wysokie zużycie powinniśmy osiągnąć. No i dość wysokie osiągnęliśmy, 5,7 litra, to jest maksymalne, co udało mi się tym motocyklem spalić. Dzień dobry z pięknego toru Modlin. To tutaj zabrałem R3 na spacer. No i na początek takie spokojne kółko zapoznawcze, żeby zobaczyć, jak te opony trzymają, jak ten motocykl się tutaj będzie zachowywać. Nie wiem, czy coś się nagra z tego onboarda, ponieważ jest już ciemno. Zapomniałem, że dzień jest krótszy, że jesień idzie i że o takiej godzinie. O, to jest najzabawniejsze, że mi się biegi mieszają, bo w swojej turówce mam odwróconą skrzynię. Jak wyjeżdżam na normalnej skrzyni, to mi się wszystko miesza. Ale zaraz się przyzwyczaję, zrobię kilka kółek i będzie ok. Temperatury już nie te, co w środku lata. Teraz jest, nie wiem, jakieś 15 stopni chyba. Więc chyba dzisiaj zmarznę w drodze powrotnej do domu, coś czuję. I znowu bieg pomylony oczywiście, a jak żeby inaczej. W salonie za taką R3 musicie zapłacić 20 kilka tysięcy złotych, w tym momencie to jest chyba 26 tysięcy. Chcąc jeździć torowo, warto byłoby dokupić sobie do tego jakieś laminaty sportowe, owiewki, no bo szkoda by było wywrócić się na takich pięknych, lśniących owiewkach, czy potłuc sobie lampę. Na pewno do takiej jazdy ostrzejszej trzeba byłoby to zrobić, natomiast no, ja spędziłem dzień na torze Modlin na tym motocyklu, wcześniej jeździłem też na R3 na torze w Radomiu i jak widać nic się nie stało, jeździłem trochę bardziej zachowawczo na 70-80% możliwości po to, żeby zostawić sobie margines błędu. Gdybym chciał już zacząć mocniej upalać i szukać swoich limitów i limitów tego motocykla, to wtedy warto byłoby rzeczywiście pomyśleć o doposażeniu go w takie sportowe, dodatkowe akcesoryjne owiewki. Szczególnie tu w tym obszarze zbiornika paliwa, ta R3 przypomina mi R1 i R6, no kolorystycznie to oczywiste. Jeśli miałbym się do czegoś czepiać, to tak na pierwszy rzut oka od razu przychodzi mi tutaj już na myśl, że no, klamki mogłyby być regulowane, przynajmniej ta hamulca w moim przypadku byłoby to bardzo miłe. Dostajemy tutaj nieregulowane klamy, więc to byłaby pewnie pierwsza rzecz, jaką zmieniłbym na akcesoryjne. Wydech, no rzecz gustu. Nie brzmi on zbyt fajnie, zbyt spektakularnie to się wygląda. To byłaby pewnie druga rzecz, w jaką zainwestowałbym po kupnie tego motocykla.
Wiem, ja wiem doskonale, że tutaj mogłyby być takie śrubeczki do regulacji i mogłoby to być w pełni regulowane przednie zawieszenie i wtedy to już w ogóle by było super, no ale wtedy musiałaby więcej kosztować. A i tak prawda jest taka, że jak przysiadam się na R3 z mojej kilkuletniej Ninja 250, to i tak odnoszę wrażenie, że moja Ninja 250 jest motocyklem dla listonosza, a R3 jest motocyklem sportowym. Jak pójdziemy dalej z wymaganiami, pójdziemy dalej w las, zaczniemy jeździć szybciej, to wtedy możemy zapragnąć tego regulowanego zawieszenia. No ale to wtedy możemy sobie doinwestować i jeszcze takie na przykład tutaj założyć, akcesoryjne. Reasumując, Yamaha R3, do miasta motocykl absolutnie idealny, lekki, zwrotny, poręczny, wąski, przez co pomiędzy samochodami świetnie się przeciska. Do miasta absolutnie sztos, jak to się dzisiaj mówi, w trasę. No cóż, R3 nie jest motocyklem turystycznym i raczej im nie będzie, aczkolwiek żeby nie było, zrobiłem też na niej szybką trasę Warszawa-Łódź-Warszawa. Nie za bardzo było gdzie bagaż zamontować, więc wziąłem tank baga i plecak. Prędkość autostradowa 140 km na godzinę zupełnie nie jest jeszcze dla tego motocykla męcząca, więc tak zgodnie z przepisami można tym motocyklem po autostradzie jeszcze sobie jeździć z tą maksymalną dozwoloną. Tak jak powiedziałem, maksymalnie 180, no ale umówmy się, tak do 160 to jest w miarę przyzwoita jeszcze jazda. Po trzecie, motocykl sportowy. Jak sprawuje się jako motocykl sportowy? Świetnie. To nie jest motocykl, który tylko wygląda jak ścigacz, który tylko udaje motocykl sportowy, ale to jest w pełni motocykl sportowy. Szczególnie od momentu, kiedy z przodu pojawił się tutaj upside down i kiedy to podwozie zaczęło robić lepszą robotę niż poprzednia R3 przed tymi poważnymi modyfikacjami. Zresztą samo rozłożenie masy w tym motocyklu, jak chwalą się inżynierowie z Yamahy, jest też zainspirowane rozłożeniem masy z rasowego supersporta. No i to czuć. Ten motocykl rzeczywiście bardzo fajnie się prowadzi, daje dużo pewności siebie. Nie poprawiłem swojego rekordu toru na Modlinie, wprawdzie na R3, ale to tylko dlatego, że bałem się sięgnąć limitów, bałem się, że zrobię jej krzywdę tej testówce, bo po mnie ktoś ją jeszcze będzie z całą pewnością testować. Jeżeli będziecie mieć okazję spróbować, a pewnie będziecie, bo na pewno są zarejestrowane testowe R3 u wielu dealerów w całej Polsce, to gorąco polecam. Próbujcie, wydaje mi się, że będziecie mocno, mocno zaskoczeni. Nie tylko tym, jak fajnie ten motocykl sobie radzi podczas szybkiej jazdy po zakrętach, ale też tym, jak wygodnie jest na tym motocyklu i jak fajny jest to kompromis pomiędzy z jednej strony sportem, a z drugiej strony użytkowością i wygodą za kierownicą.